Zapraszam dzisiaj na program, prawdziwy patostream. Piąteczka znana, ze szczególnym uwzględnieniem łysego Ułana, czyli Łysolini Mussolini. Nie wiem, czy to chłopak, czy dziewczyny, jego majcinki, tej, tamtej, owantej. Wszystko na bazie cytatów dostępnych w mediach społecznościowych, z ich wypocin i wysrywów, które dają, obrażając Polaków. Lecimy. Długo to trwało, umawialiśmy się sierpno, w lipcu czy sierpnia. Tak, muszę powiedzieć, że to ja do pani zadzwoniłem i szanowni państwo, wprosiłem się na ten wywiad, ponieważ naprawdę sprawę mamy poważną. Ale dlaczego właśnie chciałbym przyjść do mnie? Ponieważ widownia, która jest pani widownią wierną i jest to sporo ludzi, gratuluję. Pani programy oglądam dosyć regularnie. Tak mówi o Polakach czy o Poliniakach. Zresztą nie ma różnicy. Tam to córka Wojciecha, to syn czy Wojciech. Jeden i drugi to Pociecha. Tak mówi do tych, którzy z wielkim szacunkiem się zwraca. Do tych, którzy sami wiecie, kim był Wojciech Jaruzelski i tego. A tak mówi do nas, do Polaków, do waszych rodzin, do waszych matek, do waszych córek. Proszę bardzo. Synu żydowski, matka twoja kurwą była, babka kurwą była, siostra, babka kurwą była, siostra kurwą jest. Ty jesteś. I ty jesteś kurwysynem, czyli synem kurwy automatycznie. O ty skurwysynu żydowski. Matka twoja kurwą była, babka kurwą była, siostra, babka kurwą była, siostra kurwą jest. Ty jesteś. Tak mówi o was, o waszych dzieciach, o waszych wnukach, szczególnie o was. O waszych rodzicach, o nas Polakach. A tak się zwracał do Monisi. Więc żeby cię nie denerwować, nie zdradzać szczegółów programu, wiesz, bo myślałem, że jesteś kimś innym, ale tutaj jest bardzo dobre. Kito! Czego chcesz? Nie! Ci nie chcę ci to wyznać, bo tak czuł pusy, że nam powiem się, że dłużej jest. Cytat z filmu Janosik. Nie pse kupis, nie gnidodworska. Gnidodworska. Więc dzisiaj jest tego od uja i ciut ciut. Myślałem, że jesteś ty, ale tu widzisz mnie. Ale co tam Waluś mówił? Cytat z filmu Janosik. Nie pse kupis, nie gnidodworska, ani nas. Zapraszam. Jest tego od uja i ciut ciut więcej. A wy się ogarnijcie. I myśleć zacznijcie, żeby was ten, który w języku polskim mówi do was, do nas, do Polaków, w ten sposób jak mówi, a tam liże, ten, wiesz co, naucz się, ty dobrze znasz język swoich przodków, prawda? I tam, pod ścianę płaczu, do Jerozolimy, do Hajfy, do Tel Awiwu i tam to powiedz w tym języku, tam to powiedz. Tak jak twój pan cię nauczy, tam to powiedz, ale tu nie mów. Ewentualnie naucz się niemieckiego, czy jakiegokolwiek i tam to powiedz, ale tu nie będziesz mówił. Wojtek z Normandii i tak miał do ciebie słabość, bo mówi, że cię rozbierze na Carpaccio, ale to są duże kawałki, plastry, a ja rozdrobnię twoje wypowiedzi na płatki owsiane, malutkie. Bo owiec jest dla kunia, owsa nie dostaniesz. Twoje wypowiedzi, każdą jedną, ty wiesz dlaczego. Łysolini, Mussolini i twój przychlast Gustaw, czy twoja dziewczyna, nie wiem. Pozdrawiam, zapraszam dzisiaj, szczegółów nie będę zdradzał.